W Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży została otwarta wystawa malarstwa Haliny i Janusza Eismontów. Na wystawie prezentowana jest kolekcja ofiarowana galerii przez panią Halinę Eismont. Kolekcja, którą dzisiaj oglądamy, jest wynikiem przyjaznych kontaktów pomiędzy galerią a panią Haliną Eismont, malarką z Warszawy, która przekazała zbiór obrazów, pasteli, akwarel swoich oraz swojego męża. Pani Halina miała u nas wystawę w 2006 roku, wtedy już przekazała jeden z obrazów, a później doszła do wniosku, że właściwie jest to odpowiednie miejsce, czyli Muzeum w Łomży, żeby znalazła się tutaj kolekcja jej prac z różnych okresów twórczości, gdyż obejmują one lata właściwie od 1975 do 2010. Ciekawy jest zbiór prac męża, ponieważ są to prace zupełnie nietypowe dla jego twórczości, nakierowanej na abstrakcję. My mamy tutaj swoisty notatnik studiów z natury. Jesteśmy jedną z niewielu galerii, która posiada taką kolekcję, bo w zasadzie nie sądzę, żeby te prace były przeznaczone do publicznego oglądu. Po prostu były to jego osobiste studia pejzażu i chyba dzięki temu mają jeszcze większą wartość, bo bardzo dopełniają obraz artysty, który był znany z prac abstrakcyjnych. Rzeczywiście tam też bardzo liczył się świetlisty koloryt, liczyła się plama, ale pejzaż czy cokolwiek, co stanowiło odniesienie do rzeczywistości, było tam bardzo ukryte. Zresztą oboje artyści stanowią różne osobowości i jeżeli patrzymy na ich pracę, to czasami może się wydawać, że jest coś wspólnego w nich, ale to tylko na tej wystawie. Natomiast kiedy poznaje się i rozpatruje ich twórczość oddzielnie, to naprawdę dzieje się tam coś zupełnie odmiennego u każdego z nich. Oboje skończyli studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tam się zresztą poznali w pracowni Eugeniusza Kobzdeja. Wcześniej studiowali u Stanisława Czajkowskiego, czyli właściwie artystów, którzy też już przeszli do historii. Obecnie sami powoli stają się historią sztuki współczesnej, bo zaczynali od abstrakcji, tak jak wszyscy młodzi ludzie w czasach odwilży, bo przecież zaczynali na początku lat 60. Później, zwłaszcza Halina, zaczęła wracać do pejzażu. Jak sama nazywa, był to okres w jej twórczości sentymentalno-romantycznego pejzażu. Tutaj mamy również na wystawie przykłady. Monochromatyczne prace, bardzo subtelne, delikatne, nastrojowe, właściwie takie nokturny. Ale potem szybko doszła do wniosku, że pejzaż w zasadzie nauczył ją wrażliwości na kolor, wrażliwości na harmonię form, na kształty, ale też dał szansę odejścia od odwzorowywania rzeczywistości w kierunku abstrakcji. Tam jest większa swoboda, jeśli chodzi o posługiwanie się kolorem, formą. I takie właśnie są późniejsze jej prace. Wprawdzie tam ciągle są echa pejzażu, ale już zupełnie inaczej ten pejzaż jest traktowany. Właściwie traktowany jest jako układ horyzontalnych linii, ponad nimi jest niebo, poniżej puste pola albo właśnie jakieś świetliste pasma, bo ona podobnie jak mąż bardzo zwracała uwagę zarówno na kolor, jak i na światło. Można by o ich pracach opowiadać bardzo długo, ale trzeba to samemu zobaczyć, samemu przeżyć, samemu się zaangażować, bo nie da ich się oglądać tak jak fotografie, choć artyści
odwołują się do pejzażu, ale nie są to odwołania oczywiste. Kolekcja Pejzaż Niezwyczajny jest cennym dopełnieniem zbiorów Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży.